Bez świetlicy wiejskiej, bez garażu na samochód dla strażaków ochotników. Mieszkańcy dzielnicy Jastrzębie Górne i Dolne od kilku lat narzekali, że nie mają swojego miejsca na prowadzenie działalności społecznej i kulturalnej dla swojej małej społeczności. W końcu jednak niszcząca strażnica przy ulicy Pszczyńskiej doczekała się remontu. Po 13 latach rozpoczęliśmy budowę nowej strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie Górne Dolne. Cała inwestycja polega na modernizacji starego budynku, który należał do GS-u. Obecnie modernizujemy, dostosowując dużą salę i mniejsze salki, które są wymagane dla sprzętu, przechowania sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz tego budujemy garaże dla samochodów bojowych Straży Pożarnej. W Jastrzębiu Górnym widać robotników. Z inwestycji najbardziej cieszą się strażacy ochotnicy, którzy mieli tu kiedyś swoją siedzibę, ale od kilku lat swój wóz gaśniczy mają zaparkowany w garażu znajdującej się w innej części miasta siedzibie Państwowej Straży Pożarnej. No, bardzo długo my czekali, no wreszcie się zaczął ten nasz wyczekiwany remont. Cieszą się wszyscy, nie? Na tego, bo 30 sierpnia ma być zakończona po prostu budowa, poddany po remoncie budynek, będziemy widzieli. Czas pokaże. Modernizacja strażnicy ma ucieszyć nie tylko strażaków. Z inwestycji będzie mogła korzystać cała społeczność Osiedla Górne Dolne, również inni, a przede wszystkim Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich i Zarząd Osiedla Górne. Całkowity koszt tej inwestycji opiewa na ponad 2,5 miliona złotych.